dobry wieczór. Witam bardzo serdecznie, moi drodzy, na naszym dzisiejszym drugim spotkaniu z cyklu Sztuka Kontaktów Interpersonalnych. Rozpocznę od tego, aby przypomnieć, że na wczorajszym spotkaniu starałem się nakarmić was, drodzy przyjaciele, mnóstwem definicji, mnóstwem określeń, tylko po to, abyśmy rozumieli, na czym polega sztuka kontaktów interpersonalnych. O co w tym wszystkim chodzi? Jak do tego podejść? A faktycznie chodzi o to, żebyśmy się nauczyli rozmawiać ze sobą, być ze sobą, żyć ze sobą, współżyć ze sobą, po prostu lubić swoje towarzystwo, mieć przyjemność w przebywaniu ze sobą. I tego trzeba się nauczyć. I o tym właśnie musimy mówić. Wczoraj mówiliśmy o wielu rzeczach, czym jest empatia, na czym polega kontakt, jak budować kontakty, w jaki sposób odnosić się do siebie, ale dzisiaj spróbujemy sięgnąć troszkę bardziej do praktycznych spraw. Zresztą wyobraźcie sobie taką normalną, zwykłą sytuację domową. Żona mieszkająca w bardzo pięknej willi, poza miastem, poza nawet wsią, z dala od jakiejkolwiek cywilizacji, chociaż zachwycają się z mężem zawsze cudownym krajobrazem wokół, widokami z okien, żona musi załatwić szereg spraw w mieście. Ale jedyny sposób, aby wydostać się z domu do miasta, to samochód, który każdego dnia zabiera mąż, udając się do pracy. Przez pierwszy tydzień próbuję jakoś sobie to wytłumaczyć, ale w drugim tygodniu zaczynają jej palce grać po blacie stołu i myśli, niech tylko się pojawi. Wreszcie mu powiem, muszę to przecież załatwić. Czuję się tutaj jak niewolnica w tym domu, to jest niemożliwe. Wreszcie mąż przychodzi do domu zadowolony, że wreszcie ma znowu czas na wypoczynek, na relaks, a żona tylko czeka, aby mu powiedzieć, co ty sobie nie wyobrażasz. Jak długo mamy w taki sposób funkcjonować? Zabierasz ten samochód, ja siedzę tu jak niewolnica, nie mam w ogóle żadnej możliwości załatwienia czegoś. Czy nie pamiętasz o tym, że mamy do załatwienia sprawy w banku, że mamy do załatwienia sprawy w różnych instytucjach, że muszę załatwić rachunki, że muszę wiele spraw załatwić, a ty co? A ty w ogóle o tym nie myślisz? Mąż patrzy na żonę i zupełnie nie wie, co z tym zrobić. Faktycznie miały najlepsze intencje poza jedną rzeczą, że zawiodła komunikacja, a może inaczej sposób komunikacji. Znamy to z życia wszyscy, prawda? Powiemy zdanie, którego w ogóle nie zamierzaliśmy powiedzieć, albo nawet zamierzaliśmy, ale z przekonaniem, że dotrze dokładnie do naszej partnerki czy partnera w taki sposób, jak chcieliśmy to wyrazić, ale oni odczytują zupełnie coś innego. W jaki sposób sobie z tym poradzić? Właśnie o tym dzisiaj troszeczkę więcej, dlatego że dzisiaj będziemy mówili na temat procesu komunikowania się, ale drodzy przyjaciele, jeśli mamy o tym mówić, pozwólcie, że tak jak wczoraj, zaproszę was na początku, abyśmy schylili głowy do wspólnej modlitwy. Ukochany nasz Boże, wczoraj już tak wiele dałeś nam zrozumieć i pojmować, czym jest komunikacja i jak ważną jest komunikacja między nami. Dzisiaj prosimy Ciebie gorąco, abyś pobłogosławił i sprawił, że to, o czym będziemy rozmawiali, będzie przydatne, będziemy rozumieli, będziemy umieli coraz lepiej się komunikować. Naucz nas tego. Prosimy o to gorąco w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen. I właśnie pomyślałem, drodzy przyjaciele, że witając was, zapomniałem przywitać tych, którzy gdzieś tam są w tej cyberprzestrzeni. To znaczy wiem, że są po drugiej stronie monitorów i uczestniczą wraz z nami w spotkaniach. Spróbujmy zatem. Efektywna komunikacja. Na czym polega? Pamiętajmy o jednej rzeczy niezwykle istotnej. Komunikowanie się jest umiejętnością wyuczoną. Co chcę przez to powiedzieć? Nie rodzimy się ze zdolnością komunikowania. Nikt nam w genach tego nie przekazuje. Tego musimy się nauczyć. Taką umiejętność musimy zdobyć. A zatem dobrze, że przyszliście. Właśnie po to tutaj jesteśmy. Tego chcemy się uczyć przez cały czas. Jest rzeczą niemożliwą bowiem, aby się nie porozumiewać. O każdą rzecz, jaką chcemy załatwić w życiu, musimy poprosić, a zatem już musimy użyć języka, już musimy zwrócić się do kogoś, musimy wszystko załatwiać poprzez naszą wspólną komunikację. No i w końcu komunikowanie przybiera trzy formy. O tych formach w zasadzie wiemy, chociaż nie zawsze jesteśmy tego świadomi. Jedna z nich, pierwsza, to forma werbalna. To są słowa, jakie wypowiadamy. To jest to, co wysyłamy do siebie odpowiednio zakodowane, odpowiednio zapakowane w pewną formę komunikowania się poprzez odpowiednie słownictwo, poprzez odpowiednie gesty, język ciała, poprzez te wszystkie elementy. Ale
Oprócz tego drugą formą jest forma niewerbalna i to jest niesamowicie ważne. Wspomniałem już gesty, wspomniałem naszą mimikę, wspomniałem to, co cechuje nas. Zresztą spróbujcie sobie Państwo wyobrazić, że ja staję przed Wami, witając Was i od tego momentu stoję bez jednego ruchu, patrząc tylko w jedno miejsce tej sali i mówię do Was, że oczywiście ogromnie się cieszę, że przyszliście Państwo tutaj na to miejsce. Nie wytrzymalibyście ze mną zbyt długo. To jest zupełnie normalne, że potrzebujemy ruchu, że potrzebujemy pewnych gestów, że to wszystko ożywia nasz kontakt. No i w końcu jest jeszcze trzecia forma komunikowania się, to forma pisana. Bezsprzecznie, nawet w bardzo zgodnych rodzinach, bardzo kochających się rodzinach i mieszkających stale, nie wyjeżdżających od siebie, ta forma także może funkcjonować. Piszemy do siebie małe liściki, komunikujemy sobie coś, co niezwykle ważne. Pamiętajmy o tym, że wszelka komunikacja pojawia się jednak zawsze na trzech poziomach. I te trzy poziomy są niezwykle istotne. Oto poziom pierwszy. Jest to poziom treści. To znaczy to, co chcemy zakomunikować. To, co chcemy sobie powiedzieć. To jest ta treść, którą chcemy przekazać drugiej osobie. Drugim poziomem jest poziom uczuć. To nie tylko chodzi o treść. My możemy treści przekazywać całkowicie beznamiętnie i wtedy nie dociera to do ludzi tak, jak byśmy chcieli. Ale możemy je przekazywać z pewnym zaangażowaniem, z pewnym sposobem mówienia. Przypominam sobie, pewnego razu prowadziłem cykl spotkań, kiedy podeszła do mnie pewna osoba i powiedziała: wie pan, pastorze, jest to niesamowite. Pastor nas tak zachęcił swoim sposobem mówienia. Może moja emocjonalna natura sprzyja temu, ale tak czy owak jest niezwykle istotne. Rozpoznajemy treści, jak są nam przekazywane, czy obojętnie, czy z pełnym zaangażowaniem. Rozpoznajemy od razu, gdy ktoś mówi, nawet tylko po słowach, jak je układa, w jaki sposób chce nam przekazać wiadomość, czy mu na tym zależy, czy też nie. Po trzecie, trzeci poziom to poziom znaczenia. Są to intencje czy treści znajdujące się poza słowami. Szczególnie w listach miłosnych. To wszyscy młodzi ludzie wiedzą. Listy miłosne czytając, trzeba czytać to, co nie zostało napisane, a nie to, co napisano. Trzeba czytać to pomiędzy linijkami, to, co intencyjnie zostało tam umieszczone. Dlaczego właśnie takie, a nie inne słowa? Efektywna komunikacja zawsze odbywa się na tych trzech poziomach. Zatem pomyślmy dalej. Komunikacja, czym ona faktycznie jest? To może znowu maleńka definicja. Jest przekazywaniem informacji lub znaczenia, czy jeszcze inaczej, wysyłaniem treści od jednej do drugiej osoby ze świadomym zamiarem sprowokowania reakcji. Zwróćcie Państwo uwagę na słowa sprowokowania reakcji. To niezwykle ważne. Zdarzyło Wam się mówić do kogoś, od kogo chcieliście uzyskać albo informację, albo chcieliście mieć jakiś wpływ, a tu nic. Ktoś na was patrzy i nie wiecie, słyszał, nie słyszał, dotarło, nie dotarło, zrozumiał, nie zrozumiał, co jest z nim. Chciałoby się potrząsnąć taką osobą i powiedzieć: no wreszcie, ruszcie. U niektórych ludzi nigdy nie zauważycie żadnej reakcji. Faktycznie prowadząc różnego rodzaju spotkania, bardzo często staram się wkładać w nie pewien element, pewną dozę poczucia humoru. Rzucam jakimś żartem i faktycznie momentalnie jestem w stanie rozpoznać, czy mam na sali flegmatyków, sangwiników, choleryków, melancholików. Flegmatyków szczególnie można łatwo poznać. Myślicie, że oni po prostu nigdy się nie śmieją, bo dla nich to nie jest śmieszne? Jest śmieszne. Poza jedną rzeczą. Szkoda energii, żeby się śmiać głośno. To jest właśnie to. I w tym momencie zdradziliście mi Państwo, kim Wy jesteście także. To jest właśnie to, na czym to polega. Musimy wywołać pewną reakcję. To jest zupełnie zrozumiałe. Niech się ktoś nawet skrzywi, ale niech da nam znać, że słuchał, że coś do niego dotarło, że mu się to podoba lub nie. To jest sposób naszego komunikowania się. A zatem kiedykolwiek staje ktoś przed Wami, ma pewien zamiar, ma pewien cel, który chce osiągnąć. Myślicie Państwo, że jest dzisiaj inaczej? Mam cel. Chcę was nauczyć komunikowania się. Takiego naturalnego, spontanicznego, takiego autentycznego, jak to wczoraj określiliśmy. I tego musimy się uczyć. I to jest niezwykle ważne. Są cztery elementy w procesie komunikowania się.
Proszę zwróćcie uwagę, jakie to są elementy. Elementem pierwszym jest kodowanie treści informacji. Nazywam to, że to należy do nadawcy. To znaczy jedna osoba, która chce coś przekazać, koduje te informacje, myśli, jak to mu powiedzieć. Układa jakieś słowa, próbuje sobie zestawić te słowa, próbuje w jakiś sposób ułożyć treść, zaplanowała to wszystko, w końcu staje przed ludźmi i zaczyna mówić. Kiedy zaczyna to mówić, to jest zakodowane, co jednoznaczne jest z tym, że waszą rolą jako odbiorców będzie rozkodowanie tej treści. Zanim jednak to nastąpi, popatrzcie na drugą rzecz. Jest to treść informacji. Są to słowa, oczywiście ta strona werbalna wciąż funkcjonuje. Są to uczucia, które temu towarzyszą. Cieszycie się ogromnie, jeżeli chcecie coś powiedzieć. Nie spotkałem zresztą żadnej osoby, która by z radością chciała przekazać jakąś wspaniałą informację i powiedziała, słuchaj, mam dzisiaj niezwykle radosną wiadomość. Radosne wiadomości się przekazuje w sposób radosny, sposób spontaniczny, pełny emocji. To jest zupełnie normalne. Nie spotkałem też nikogo, kto by powiedział, słuchaj, mam fantastyczną wiadomość, właśnie ciocia zmarła. No chyba, że czekaliście na posag, ale to już jest zupełnie coś innego. Drodzy Państwo, tak czy owak, treść informacji, słowa, uczucia, nastawienia jest to coś niezwykle istotnego, co nam zawsze towarzyszy. Jest teraz trzeci element, trzeci element naszego procesu komunikowania się. Jest to dekodowanie treści, która do was dotarła. Wy musicie teraz zrozumieć, co on miał na myśli, używając takich słów, a nie innych. W tym jesteśmy całkiem dobrzy, nieprawdaż? Najczęściej odczytujemy inne intencje, niż były zamierzone. Ale odczytujemy je momentalnie. Czy zauważyłaś, mówi mąż do żony, jego minę? Ja już wiem, co on chciał przez to powiedzieć. Wcale to nie jest prawdą. Tamten człowiek po prostu mimo woli, ponieważ coś go spędziało, skrzywił usta nieco i od razu zostało to odczytane inaczej. Zwróćcie uwagę, że nie potrafimy odpowiednio rozkodowywać informacji, jeśli nie mamy odpowiednich kontaktów z osobami, które informacje te do nas nadają. W końcu czwarty element to kwestia kontekstu. Musimy go brać pod uwagę. Kontekst, który polega nie tylko na sytuacji, w której słowa są do nas przekazywane, nie tylko na atmosferze, nawet na pogodzie, nawet na nastroju, nawet na tym, że jesteśmy potwornie zmarznięci, bo nam śnieg dzisiaj spadł. Nie wiem, czy zauważyliście, drodzy Państwo. Ja zauważyłem, dlatego że jakoś tak dziwnie błyszczała się nam jezdnia na biało. Dawno już tego nie było, w związku z tym trzeba było to zauważyć, bo to dość istotne, szczególnie jeśli się jedzie za kierownicą samochodu. Wszystko się dobrze mówi, nieprawdaż? Już wiemy, jakie są poziomy, już wiemy, jak kodujemy, rozkodowujemy, w jaki sposób nadajemy informacje, o co nam chodzi w tym wszystkim, poza jedną rzeczą. Co zrobić z faktem, że pojawiają się różnego rodzaju bariery w naszym porozumiewaniu się? Co zrobić z barierami w efektywnej komunikacji? A te bariery są, zawsze są. Popatrzmy na kilka z nich. Niektóre z nich są ewidentne, absolutnie oczywiste. Różne pochodzenie. O tak, język, kultura, pewne wartości. Oczywiście, że różnimy się. Oczywiście, że tak. Ja wiem, że my, Europejczycy, jesteśmy sobie bardzo bliscy i znacznie łatwiej nam się komunikować, że my, Słowianie, jesteśmy sobie jeszcze bardziej bliscy i jeszcze lepiej się potrafimy rozumieć w pewnych reakcjach, w pewnych odczuciach, ale przecież jednak przy pełnym szacunku dla każdej narodowości musimy zgodzić się z faktem, że trudniej nam jest rozumieć intencje, mentalność osoby, która wyrosła, wychowała się na terenie któregoś z państw afrykańskich. I naprawdę jest trudno. Od pewnego czasu, od szeregu miesięcy mam przyjemność kontaktu z pewnym człowiekiem, który pochodzi z Afryki. I przyznam Państwu szczerze, że czasami chciałoby się pomyśleć, skąd ten człowiek się urwał. Jak można tak myśleć? On kompletnie inaczej myśli. Chodzi o sprawy damsko-męskie. Zwrócono się do mnie, prosił mnie o pomoc, bo nie może zrozumieć swojej ukochanej. Poza jedną rzeczą, że jego ukochana nie może jego zrozumieć. I wciąż twierdzą, że się kochają. Ja im gratuluję, nie wiem jak to możliwe, ale jednak udaje im się. W każdym razie tak czy owak musimy brać pod uwagę, że różnice z racji języka, którym się posługujemy, kultury, pewnych wartości pielęgnowanych w kraju, w społeczeństwie, w rodzinie, to powoduje na to, iż mamy już pewną barierę w komunikowaniu się.
Inną barierą, która występuje bardzo często, to jest różny odbiór, różna percepcja tego, co do nas dociera. Zupełnie inaczej odbieramy pewne rzeczy i zupełnie inaczej patrzymy na pewne doświadczenia, które pojawiają się, doświadczenia w nauce, w tym wszystkim, co zdobywaliśmy dotąd, cała nasza wiedza. To jest także bardzo, bardzo poważna bariera. Zarówno kwestia percepowania rzeczy, które do nas docierają, jak i właśnie kwestia wykształcenia. Dam przykład. Pewna pani opowiadała mi o tym, że ma bardzo ukochanego męża, z którym dobrze się jej żyje od wielu lat. Mąż jest mechanikiem samochodowym. Ona natomiast już osiągnęła tytuł doktora nauk i wciąż rozwija się w kierunku naukowym. Powiedziała, że od pewnego czasu napotkali na pewne problemy, które przeszkadzają im w komunikacji. Zapytałem, jak to jest możliwe? Co się stało, skoro pani mówi tak pozytywnie o waszym małżeństwie? No właśnie nie wiem. A problem był bardzo prosty. Ze względu na różne zawody, mimo miłości, która łączyła te osoby, obracali się w innym środowisku. To nie z mężem mogła rozmawiać na temat jej zawodu i zagadnień, które ją bardzo interesują, ale ze swoimi przyjaciółmi i przyjaciółkami. Stąd więcej czasu spędzała z nimi niż z mężem. Mąż nie z nią mógł rozmawiać na temat pewnych problemów mechaniki samochodowej, ale ze swoimi kolegami, którzy zajmowali się tym samym. I nawet nie zdawali sobie sprawy, jak mimo woli z czasem odchodzą od siebie coraz dalej i stają się coraz sobie bardziej obcy. Popatrzmy jeszcze na inne bariery. Różne doświadczenia, minione historie, różnego rodzaju odczucia z tym związane, różne przykre wspomnienia. Niesiemy ze sobą potężny bagaż różnych rzeczy, które gdzieś ciążą i stają się pewną barierą. Człowiek, który kilkakrotnie zawiódł się w czasie komunikowania ze swoimi znajomymi, ze swoimi przyjaciółmi, nie dziwmy się, że teraz, w tym momencie, kiedy napotyka nowych ludzi, staje się bardziej ostrożny i buduje pewien mur między nimi, dlatego że na wszelki wypadek już nie chce ryzykować. To zupełnie oczywiste. A zatem tego rodzaju bariera staje się często wielką przeszkodą w komunikowaniu się. Zaobserwowanie lub roztargnienie czymś innym. Ileż to razy zdarza nam się, że jesteśmy tak bardzo zabiegani, tak bardzo zagonieni, zajęci czymś innym, wciąż zaabsorbowani czymś innym, bez przerwy zajmujemy się czymś nieustannie i nagle ktoś przychodzi z ważną sprawą, aby z nami rozmawiać. Poświęcamy mu czas tylko przez grzeczność, ale słuchamy, jak ja to mawiam, trzecią pojemnością mózgu. Wiecie Państwo, na czym polega słuchanie trzecią pojemnością mózgu? Że tu wchodzi, tu wychodzi. Słyszymy, ale w ogóle nie przywiązujemy wagi do tego, co do nas mówią. Mamy zatem barierę w komunikowaniu się i to wcale nie podyktowaną niechęcią do danej osoby, po prostu sytuacją, zaabsorbowaniem czymś innym. To jest właśnie to, co nam często przeszkadza. Inna kwestia to kwestia filtrowania. Już wczoraj wspominałem o tym, że nasza stronniczość lub uprzedzenia stają się potężną barierą w komunikacji. Już jesteśmy uprzedzeni do kogoś. I wszyscy mamy z tym problem. Nie da się tego tak łatwo pozbyć. Zauważyliście to Państwo? To zupełnie normalne. Coś się stało, nawet jeżeli to nie było z nami związane, ale już uprzedziliśmy się do danej osoby i nie jesteśmy w stanie przeskoczyć tego. Mimo wszystko, chociaż jesteśmy bardzo grzeczni, bardzo życzliwi, każda informacja dochodząca z tamtej strony jest odpowiednio przesiewana przez sito, aby pozostawić to, co nas interesuje. W końcu, przeładowanie treścią. O tak, bywa tak i to szczególnie u tych osób, które prowadzą różnego rodzaju spotkania. Mnie zdarza się to także. Wczoraj na przykład ktoś i słusznie powiedział mi, czy nie za dużo było tych definicji na wczorajszym spotkaniu. Rzeczywiście było ich dużo. Uznałem za stosowne, że muszę was poczęstować, żeby zdefiniować wszystko, aby dzisiaj mówić bardziej praktycznie. Niemniej jednak to wszystko było przeładowaniem treścią. Na ile przefiltrowaliście wczorajsze wiadomości? Na ile staraliście się je przesiać i zostawić tylko to, co najważniejsze? Zauważyliście Państwo, że to właśnie w taki sposób działa. Jeżeli zatem mówimy na temat tego rodzaju barier, pozwólcie, że wydzielę wam w tej chwili 12 różnego rodzaju blokad w naszej komunikacji. 12 blokad, które utrudniają efektywne porozumiewanie się między sobą. Te blokady podzieliłem na 3 grupy. Grupa pierwsza to grupa, którą nazywam osądzanie. Na czym to polega? Oto pierwsza blokada. Krytyka. Są ludzie, którzy zawsze są krytyczni względem wszystkiego.
choćbyście mieli na 99,9 rzeczy wykonane bardzo perfekcyjnie i została tylko 0,1%, zauważą na pewno tę 0,1% i natychmiast ją wytkną i skrytykują. A zatem tego rodzaju osoby powodują, iż następuje blokada komunikacji od razu. Znam takie sytuacje. Ci ludzie, którzy krytykują, wcale nie robią tego złośliwie. Wcale nie robią to z jakimś zamiarem urażenia kogokolwiek. Ale mimo wszystko jest to w nich i powodują momentalnie blokadę komunikacji, dlatego że nie da się w taki sposób funkcjonować. W tej grupie znajduje się także kwestia wyzwisk. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że mam przed sobą grono osób, dla których jest to coś zupełnie obcego. Nieprawdaż? Nie macie pojęcia, co to są wyzwiska, nie znacie, słyszeliście, że jacyś ludzie gdzieś tam być może ich wykorzystują, ale wyzwiska, które wykorzystują czasami w naszej mowie, w naszej komunikacji, są zdecydowaną blokadą łączności. Trzecia w tej grupie blokada to diagnozowanie. O tak, niektórzy ludzie, kiedy zaczynają z nami rozmawiać, stawiają nam 100 tysięcy pytań po to, żeby się dowiedzieć i dotrzeć, co też takiego za tym się może kryć, że ktoś chce nam o czymś takim powiedzieć. Jeżeli tego rodzaju diagnozowanie występuje, mówimy o kolejnej blokadzie. Popatrzmy jeszcze na jedno. Czwarta rzecz to kwestia wychwalania i oceniania. Są inne osoby, zupełnie z innej grupy. Osoby, które zawsze będą miały coś pozytywnego do powiedzenia, żeby w czymś pochwalić. Wszyscy lubimy pochwały i bez pochwał ciężko by nam się żyło tutaj na tym świecie. Niemniej jednak, mimo że my, mężczyźni szczególnie, potrzebujemy tego poklepania po ramieniu, potrzebujemy tego, widzisz, no dobrze, wiedziałam, że potrafisz sobie z tym poradzić. Mimo tego, jest tam faktem, że jeżeli ktoś zbyt często chwali, zbyt wiele chwali, to przestajemy traktować taką osobę jako osobę wiarygodną. Trudno w to uwierzyć. Znałem pewną osobę kiedyś, przemiłą, niezwykle sympatyczną, która zawsze miała coś miłego do powiedzenia i w czymś pochwaliła. W pewnym momencie przestaliśmy wszyscy w koło już temu wierzyć. Nawet wtedy, kiedy rzeczywiście można było coś chwalić, już nie docierało do nas, dlatego że nastąpiła blokada. Tego rodzaju nadużywanie pochwał jest także błędną metodą. Popatrzmy na kolejną grupę. Kolejna grupa to przekazywanie rozwiązań. Są takie osoby, które urodziły się z racją i wszystko wiedzą. Znacie takie osoby? Zapewne znacie, prawda? Mamy ich mnóstwo wokół siebie. Osoby, które mają na każdy temat 100% rację i radę, której mogą udzielić. To nie ma znaczenia, że się na temacie nie znają. To nie ma znaczenia, że niewiele mają do powiedzenia na dany temat. Tak czy owak i tak muszą wam to powiedzieć. Stąd blokada numer 5. Rozkazywanie. Kochany, ty to nazywasz problemem? Wystarczy, że zrobisz to. No idź już w tej chwili, to zaraz będziesz miał. Mamy blokadę. Nie ma mowy, aby ktoś temu był posłuszny i dawał temu wiarę. Szósta blokada. Grożenie. Jeśli będziesz tak postępował, to zobaczysz, co będzie. Ja to wiem, co będzie. Blokada. Nie ma szans, aby temu słuchać. Siódma blokada. Moralizowanie. O, kochany, ja już znałem takich ludzi. Oni też, ja wiem, jak to może być. Dlatego posłuchaj dobrej rady, bo tego rodzaju mówienie jest kolejną blokadą w komunikacji. Ósma blokada. Nadmierne wypytywanie. Nie lubimy tego. Chętni jesteśmy do tego, aby podzielić się pewnymi sprawami. Sami podchodzimy do danych osób i mówimy im o czymś. Ale oni nagle zaczynają stawiać nam wiele kłopotliwych pytań, których nie oczekiwaliśmy i wcale nie byliśmy skłonni do udzielania na nie odpowiedzi. Co z tym zrobić? W jaki sposób zareagujemy? Nadmierne wypytywanie tworzy kolejną blokadę. W końcu dziewiąta blokada. Udzielanie rad. To jest to, co wspomniałem przed chwileczką. Ludzie, którzy zawsze mają radę na wszystko, o wszystkim wiedzą i wiedzą, jak każdą sprawę rozwiązać. Mamy już 9 blokad. Powiedziałem, że będzie 12. Zostały nam zatem 3. Tą trzecią grupę nazywam grupą unikania zatroskania innych. Na czym to polega? Blokada numer 10. Jest to odwracanie problemu. Kochany, to nie jest żaden problem. Co o czym ty mówisz? Popatrzcie, to przecież to takie proste jest. To nie jest rozwiązanie i to nie jest dobra komunikacja. W tym momencie tworzymy blokadę. 11. blokada. Logiczne argumentacje. Są ludzie, którzy naprawdę są dobrzy w logice.
umownie to tak nazwijmy, żeby ich nie obrazić. W związku z tym wszystko starają się nam tak mądrze wytłumaczyć, że na wszystko mają odpowiedź. Zwróćcie Państwo uwagę, że wszyscy lubimy takich, którzy czasami powiedzą, wiesz, nie wiem. Nie wiem, co z tym zrobić. Chciałbym Ci pomóc, ale nie mam pojęcia. I znacznie łatwiej rozmawia się z taką osobą, niż osobą, która kładzie blokadę od razu. I w końcu ostatnia blokada to kwestia zapewnienia. I to jest niezwykle ważne. Powinniśmy wiedzieć o tym, drodzy Państwo, że tak jak psychologowie dzisiaj mówią, nasza komunikacja międzyludzka odbywa się zawsze na 5 różnych poziomach. Pozwolę sobie dać przykłady tej chwili tych 5 poziomów na bazie kontaktów małżeńskich, bo chyba to będzie najlepsze. Tych 5 poziomów, które tutaj obrazuję w postaci tego kręgu, to poziom 1, który nazywam poziomem truizmów, to poziom 2, który nazywam poziomem faktów, poziom 3, który nazywamy poziomem idei i myśli, poziom 4, który nazywamy poziomem uczuć i w końcu poziom 5, który jest poziomem intymności, czy jak to psychologowie nazywają, jest to dusza każdej osoby. Spróbujmy się przyjrzeć każdemu z tych poziomów i popatrzmy na 1 poziom, poziom truizmów. Na czym to polega? Powiem Państwu, że ten 5 poziom, bo faktycznie zaczynamy go numerować od 5 i idziemy w dół, ten 5 poziom truizmów jest poziomem, który jest niesamowicie istotnym dla funkcjonowania społeczeństwa, niekoniecznie bliskiej rodziny, ale społeczeństwa na pewno. Na czym to polega? Ot przykład choćby taki. Siadamy obok kogoś w trakcie seminarium zatytułowanego Sztuka kontaktów interpersonalnych. Nie znamy się, siadamy po raz pierwszy, stawiamy pytanie, no jak się pani, pan, czy jak się masz? Na to ktoś odpowiada, w porządku, dziękuję. Zwróćcie Państwo uwagę, że tego rodzaju poziom jest niezwykle istotnym poziomem dla komunikowania się. Społeczeństwo nie potrafiłoby istnieć bez tego poziomu. Ale nie jest to poziom zbyt głęboki. Jeżeli byśmy mieli mówić o łączności interpersonalnej w małżeństwie, w rodzinie, to prawdopodobnie mielibyśmy bardzo biedną komunikację rodzinną, no bo do czego by się to sprowadzało? O zgrozo spotkałem wiele małżeństw, które życzyłyby sobie znaleźć się na poziomie 5. Ale chodźmy do poziomu 4. Poziom 4 to poziom faktów. Ten poziom wygląda mniej więcej tak. Oto żona, która mówi z pełną emocją do swojego męża, czy słyszałeś o Jacku i Maryli? Ona znowu jest w ciąży. Na to mąż patrzy na żonę i odpowiada, to mi przypomina Daisy, ona znowu będzie miała szczenięta. Zwróćcie Państwo uwagę. Mamy małżeństwo, które wymienia się pewnymi faktami. Zarówno żona mówiąca o ciąży Jacka i Maryli oraz, to znaczy ciąży Maryli, Jacek był tylko sprawcą, oraz męża, który także mówi o Daisy, która będzie miała szczenięta. 2 fakty niezaprzeczalne, chociaż niewiele ze sobą mające wspólnego. Małżeństwa, które są na poziomie 4 komunikowania się, są na całkiem dobrym poziomie. To są tego typu rzeczy, kiedy mąż krzyczy do żony rano, przyszyłaś mi guzik przy rękawie w koszuli? Żona mówi, tak, a kiedy wrócisz dzisiaj z pracy? To jest cała komunikacja. Bez niej trudno by nam funkcjonować. Niemniej jednak tego rodzaju komunikacja nie rozwiązuje jeszcze szeregu problemów, dlatego trudno nazwać ją sztuką. Chodźmy zatem do poziomu 3, a poziom 3 nazywa się poziomem idei i myśli. Na czym polega poziom idei i myśli i z czym się łączy? Poziom idei i myśli to taki, kiedy mąż mówi do żony, miejsce kobiety jest w domu, kto się nim zajmie, jeżeli pójdziesz do pracy? Na to żona odpowiada, ale dlaczego nie mogłabym popracować choć na część etatu? Na pewno przydadzą nam się pieniądze. Proszę zwrócić uwagę, drodzy przyjaciele. Tego rodzaju rozmowa jest zdecydowanie czymś więcej. Małżonkowie wymieniają się pewnymi myślami, pewnymi poglądami na dany temat. Nie angażują siebie emocjonalnie jeszcze do tego, niemniej jednak już znacznie lepsza jest to komunikacja i tego rodzaju łączność rodzinna jest znacznie lepsza. Psychologowie jednak w badaniach poszli nieco dalej i przechodzą w tym momencie do drugiego poziomu komunikowania się, który nazywamy poziomem uczuć. Tym razem małżonkowie angażują już bardzo wiele siebie emocjonalnie. Na czym to polega? Tym razem żona mówi do męża, po prostu nie mogę wyjechać z dziećmi na tak długo tym samochodem. Albo kupimy coś większego, albo zwariuję. Na to mąż odpowiada, a jak poradzimy sobie z opłatami, jeżeli wysokość rachunków będzie nam tak rosnąć, to ja zwariuję. Macie Państwo typową rozmowę małżeńską. Jakże często coś takiego ma miejsce. Ale tym razem małżonkowie wymieniają się poglądami i mówią o swoich odczuciach.
tego rodzaju poziom jest absolutnie dobry i mogę Państwu powiedzieć, że większość szczęśliwych małżeństw znajduje się na poziomie drugim komunikowania się. Psychologowie stwierdzają, że jest to bardzo pożyteczny poziom. Oczywiście, jeśli mówimy o małżeństwie kochającym się, rozumiejącym się, wychodzącym naprzeciw, wtedy mówimy, drodzy Państwo, o poziomie pierwszym komunikowania się. Poziom pierwszy jest komunikowaniem się w pełni intymnym komunikowaniem się. Jest to ta, jak nazwałem to, dusza danej osoby. Na czym polega tego rodzaju poziom? Mąż wraca do domu z pracy i mówi tak, sam już nie wiem, czy chcę tej nowej pracy. Czasem czuję się tak straszliwie nieodpowiednią osobą. Na to żona co zrobi? Powiem Państwu, że po tego rodzaju wyznaniu żona zupełnym spokojem może męża przepuścić przez maszynkę do mięsa. Zrobi z nim co chce. Powiedział wszystko. Zdradził jej swoją słabość, swoje obawy. Co zatem żona zrobi? Mądra żona powie, to brzmi tak, jakbyś znowu wątpił we własne zdolności, że poradzisz sobie z tą pracą. Psychologowie stwierdzili, że jeżeli małżonkowie zaryzykowali bycie na pierwszym poziomie komunikacji i kiedykolwiek zdarzy im się, że zawiodą swoje zaufanie, następuje odruchowe wycofanie się na poziom drugi, u niektórych nawet na poziom trzeci i już nigdy w życiu nie zaryzykują intymnego kontaktu tak bliskiego. To niezwykle ważne, dlatego że musimy rozumieć, że to, co staram się Państwu przekazać przez cały czas, to zgodnie z naszym dzisiejszym tematem to proces komunikowania się. Komunikacja tworzy pewien proces. Ten proces polega na tym, że my staramy się przekazywać sobie mnóstwo informacji. Zresztą popatrzmy, na czym to polega. Oto mamy nadawcę. On wyraża swoje myśli i wyraża swoje odczucia. Przez to otwiera się, ujawnia, czy to w sposób werbalny, czy niewerbalny. Tego rodzaju informacja dociera do odbiorcy, a odbiorca co musi robić? Musi słuchać. Jeżeli słucha z wielką uwagą, to odbiorca po jakimś czasie, po wysłuchaniu, musi dokonać interpretacji tego. Musi sam dla siebie to zdefiniować, zinterpretować. Jeśli zinterpretuje nadawane wiadomości, w tym momencie tego rodzaju odbiorca musi z powrotem przekazać swoją reakcję i ta jego reakcja będzie polegała na informacji zwrotnej. W tym momencie następuje zamiana. To odbiorca, słuchacz staje się teraz nadawcą, natomiast nadawca staje się odbiorcą. Teraz on otrzymuje to i kiedy on otrzyma odpowiedź, zaczyna wartościować i oceniać tę odpowiedź. W tym momencie następuje normalna, zdrowa komunikacja, której musimy być świadomi i to jest cały proces. Z tym, że drodzy Państwo, musimy zdawać sobie sprawę, że nasza komunikacja, którą mamy między sobą, komunikacja, którą w tej chwili uprawiam, to znaczy, no cóż, to ja nadaję cały czas, a Państwo grzecznie słuchają i za chwileczkę będziemy nadawali w odwrotnym kierunku. Nie obawiajcie się, to jest przecież interaktywne spotkanie. A zatem ja nadaję Państwu i to, co nadaję, to jest 100% naszej komunikacji. Te 100% składa się z trzech elementów. Jest to element werbalny, czyli słowa, które wypowiadam. Jest to element niewerbalny, czyli mój język ciała, moje gesty, moja mimika, to wszystko, co dodaję. I jest jeszcze trzeci element, jest to tembr głosu, brzmienie głosu. To jest zupełnie normalne, że kiedy przyspieszam, mówię troszeczkę cieniej i mówię szybciej. To jest zupełnie oczywiste, że kiedy staram się wyrazić jakiś zachwyt, to mówię inaczej z intonacją, niż kiedy staram się was przerazić. Mam nadzieję, że to nie wychodzi. Zatem zwróćcie Państwo uwagę, jak mają się te trzy elementy do siebie. Jeżeli byśmy popatrzyli na te trzy elementy, drodzy Państwo, to chcę wam powiedzieć, że największym elementem to... Możecie mi podpowiedzieć? Jak sądzicie? Strona werbalna, czy słowa, które wypowiadam, język ciała, czy tembr głosu? Słyszę język ciała. Jak sądzicie, jaki procent na 100 zajmuje język ciała? Ile? 70? Macie jakieś inne propozycje? Trochę dużo, jak na 70, powiem szczerze, ale powiem Państwu, zajmuje 55%. Natomiast 45% zostaje nam na dwa elementy, na słowa, które wypowiadam oraz na tembr głosu, na brzmienie głosu. Teraz co ma więcej? Kto jest za tym, że słowa mają więcej procent? No, tutaj mam już słuchaczy, którzy zaprzeczają, że na pewno nie słowa. Brzmienie głosu. Zgadzacie się z tym? Zgoda. W takim razie ktoś ma odwagę strzelać, jaka ilość procentowa? 30. To jest bardzo blisko
No dobrze. Popatrzcie na ten wykres, moi drodzy. Słowa, które wypowiadamy, to jest jedynie 7%. Aż trudno uwierzyć. Stoję przed Państwem przez całą godzinę, gadam i gadam bez końca, robię to nawet dosyć szybko i to ma być tylko 7%? Ale dokładnie tak to jest. To, że do Was coś dociera, że możecie to zrozumieć, to jest kwestia artykułowania w odpowiedni sposób moich słów, to jest kwestia szybszego lub wolniejszego mówienia, to jest kwestia mówienia wyżej, troszeczkę niżej, to jest kwestia intonowania i kwestia oczywiście całego języka ciała, który wynosi aż 55% naszej komunikacji. Niezwykłe. Nieprawdaż? Ale to jest właśnie to. Zresztą popatrzcie na ten interesujący wykres, który w tej chwili pojawi się. Sygnały niewerbalne. Skoro niewerbalna część naszej mowy zajmuje aż tak wielki procent, zwróćcie proszę uwagę, jakie to są sygnały. Sygnały mogą być ciepłe lub zimne. Zacznijmy od tego. Brzmienie głosu. Żeby było ciepłe, to będzie delikatne. Żeby było zimne, to będzie ostre, zdecydowane, bez specjalnej modulacji głosu. To jest po prostu tak i nie może być inaczej. Natomiast jeżeli chcemy powiedzieć coś inaczej, cieplej, będzie to delikatne. Popatrzcie na wyraz twarzy. Ciepłe oznacza uśmiech, zainteresowanie, które Państwo zauważacie, że to, o czym mówię, jest także ciekawe dla mnie, a nie tylko ma być ciekawe dla Was. To jest niezwykle istotne. Jeżeli ma być zimne, będzie to kamienna twarz, marszczenie brwi, brak uwagi, to nieważne, co Wy tam sądzicie, ja mam coś do powiedzenia, odhaczę, że zrobiłem kolejny wykład i mam sprawę załatwioną. To nie na tym polega, nieprawdaż? Popatrzmy dalej. Postawa. Jeżeli ciepła, pochylamy się lekko do rozmówcy. Jeżeli ciepła, jest ona zrelaksowana, swobodna, co wcale nie oznacza rozpiętej marynarki. Natomiast jeśli jest zimna, odchylamy się od rozmówcy, jesteśmy spięci i to bardzo łatwo można zauważyć także po rękach, co robimy z dłońmi, w jaki sposób się zachowujemy. Popatrzmy na kontakt wzrokowy. Jeżeli jest ciepły kontakt, patrzymy sobie w oczy, staramy się patrzeć na siebie. Jeżeli jest zimny, unikamy kontaktu wzrokowego. Popatrzmy dalej. Dotykanie. Dotykanie się to jest kwestia ciepła. Oczywiście z tym musimy wziąć bardzo dużą poprawkę, dlatego że dotyk, choć ma ogromne znaczenie, nie zawsze może mieć miejsce i nie w każdej sytuacji. Nie wypada osobie młodszej wykorzystywać dotyku względem osoby starszej, nie wypada mężczyźnie robić to względem kobiety. Jest wiele uwarunkowań i to łączy się już raczej z zasadami savoir-vivre, ale o tym przecież nie mówimy na dzisiejszym spotkaniu. Jednak zimne traktowanie danej osoby powoduje, iż unikamy jakiegokolwiek dotyku i nie chcemy absolutnie z tym mieć nic wspólnego. Gestykulacja. Otwarta. Prawda? Zamknięta. Jeśli jest zimna. Popatrzmy na kolejną kwestię. Kolejna to odległość między rozmówcami. Jeśli jest ciepły kontakt, jest to bliska odległość. Jeśli jest zimny kontakt, jest to daleka odległość. W związku z tym, drodzy Państwo, w tej chwili robimy maleńkie ćwiczenie. Po tym wszystkim, co Wam powiedziałem, chcę pokazać Wam 8 ilustracji, które pokażą Wam różnego rodzaju język ciała. Chciałbym z Waszej strony oceny, jak oceniacie daną osobę. Oto osoba numer 1. Jak oceniamy tego człowieka? Ciepły, zimny? Zimny. O! Co jeszcze możecie powiedzieć o nim z tego zdjęcia? Gburowaty. No być może. Nieszczery, prawda? Podejrzliwy. To wyraźnie wynika z mimiki, prawda? Ileż my możemy powiedzieć? Macie coś jeszcze do powiedzenia na ten? Aha. Tak? Popatrzcie. No, popatrzcie teraz na tego człowieka. Spięty bardzo? Spięty? Odwrotnie, zrelaksowany, swobodny, oczywiście, że tak. Co odczytujecie jeszcze w tym geście? Nie wiem. Właśnie, cóż ja mogę powiedzieć na ten temat? Trzeba by mu pomóc, oczywiście. Najwyraźniej. Zwróćcie uwagę, jakżeż gestykulacja, mimika może wiele powiedzieć. Popatrzcie w tej chwili na to zdjęcie. Przerażona. Co jeszcze możemy powiedzieć o tej osobie? Nerwowa. Nerwowa. Aha. Jak sobie z tym poradzę? Ale może być coś takiego. Oczywiście, ja się jeszcze zemszczę, tylko muszę dobrze przemyśleć, jak to zrobić. Zwróćcie uwagę, jak można wiele odczytać zmiany. Popatrzcie na tego człowieka.
Czy także mówimy o zrelaksowaniu i otwartości? Nie. Nie, zamyślony. Aha. Zamknięty, słusznie, rzeczywiście. Osoby, które często tak będą rozmawiały, świadczą o tym, że są osobami zamkniętymi, coś chcą ukryć przed sobą. To jest charakterystyczne, dlatego że zawsze jesteśmy otwarci w taki sposób, a nie inaczej. No być może, tylko dlaczego marynarki nie założył w takim razie? To jest prawdą. Drodzy Państwo, to jest prawdą, że faktycznie postawa, która charakteryzuje nas zawsze przy uważnym słuchaniu, polega na tym, że najczęściej siadamy, zakładamy nogę na nogę, podpieramy brodę i mówimy, aha, tak a propos panowie, potraficie mnie słuchać z uwagą? Panowie, to w takim razie proszę o właściwą postawę. No wszyscy panowie, no co jest z wami? Nie mogą się ruszyć. A potraficie powiedzieć panowie, aha? No proszę bardzo, 3, 4. No potrafią. Drogie panie, bądźcie dobrej myśli. To nie jest jeszcze takie złe. Ale zwróćcie uwagę, że tego rodzaju postawa znowu wiele nam mówi. Popatrzmy na kolejną ilustrację. Co z tym człowiekiem zrobimy? Amerykanin. Nawet potrafimy narodowość rozpoznać. No proszę, co dalej jeszcze oprócz tego pochodzenia? Luzak, zdecydowanie luzak. Prawdopodobnie jest zrelaksowany, swobodnie się czuje. Czy jest to postać otwarta, zamknięta? Raczej otwarta, prawda? Raczej otwarta. Raczej z taką osobą łatwiej nam porozmawiać. Zauważyliście Państwo pewien mechanizm, który w nas funkcjonuje? Wchodzimy do sali, w której odbywa się jakaś konferencja i my mamy brać udział. Nieraz byłem w takiej sytuacji. Dano mi w recepcji teczkę, chodziłem i teraz musiałem zająć miejsce, więc rozglądałem się, gdzie usiądę i od razu analizowałem, kto jest kim, wzrokowo i wybierałem osobę, która mniej więcej w taki sposób siedziała, o, tam chyba będzie fajnie. Odruch bezwarunkowy. Coś takiego funkcjonuje w nas. Popatrzcie na tę ilustrację. Jak ocenicie tę kobietę? No to musimy pogodzić. Jedni mówią, że szczęśliwa, zadowolona, bo właśnie dostała informację o tym milionie ptotka. Albo może się cieszyć. A może być i wredna. Drodzy Państwo, bardzo mnie cieszą wasze odpowiedzi, dlatego że zwróćcie uwagę, one wszystkie sugerują, że każdy z nas troszkę inaczej potrafi dostrzegać pewne rzeczy. Poza ogólnymi cechami, które zawsze będą zgodne u wszystkich, nagle my dostrzegamy czegoś więcej. Zauważacie, jak komunikujemy sobie? Przecież te osoby jeszcze niczego wam nie powiedziały. Popatrzcie jeszcze na kolejną ilustrację. No więc zwróćcie uwagę. Poczucie humoru. No, ładnie powiedziane. Wydaje mi się, że to więcej wskazuje. Może na stopach chce się załapać. Na stopa się chce załapać. No tak. Zwróćcie uwagę, ten człowiek jest uśmiechnięty. Mhm. Nie macie zaufania do niego najwyraźniej. Co się stało? Coś musiał wam zrobić. Nie znaliście go wcześniej przypadkiem? Ten uśmiech jest nieszczery. Aha. No to w takim razie popatrzcie na tego. No ja nie wiem. Tutaj mamy, co ja mam z tobą zrobić? Wiecie Państwo, jak to będzie? Zauważyliście, że osoby w pewnych sytuacjach składają ręce, zaczynają bawić się kciukami w taki sposób, kręciołek kręcą celu za jakiś czas. Zauważyliście, że to wskazuje na pewną nerwowość, na zamknięcie się całkowite. Zwróćcie uwagę. A zatem zwróćcie Państwo uwagę. Tego rodzaju rzeczy, język ciała jednoznacznie pokazuje nam bardzo ważne rzeczy. Podsumujmy to wszystko. Mówię o zdaniach w pierwszej osobie. Dlatego, że drodzy Państwo, kiedy my mamy ze sobą się porozumiewać, zawsze używajmy zdań w pierwszej osobie, kiedy mówimy. Wrócę do mojego przykładu, którym posłużyłem się na samym początku.
Żona, która czeka na samochód, ale mąż wciąż przyjeżdża późno z pracy, a zatem uniemożliwia jej skorzystanie z samochodu. Niestety mają tylko jeden. Co ma być? Jak rozwiążą ten problem? Zdaje się, że mamy jedno państwo, które mają taki problem, w związku z tym już zauważyłem. No cóż, drodzy państwo, pierwsza rzecz. Żona, żeby powiedzieć o tym mężowi, po pierwsze powinna zdefiniować problem dla siebie. Wiele małżeństw przychodziło do mnie z różnymi problemami, z prośbą o pomoc. I zauważyłem jedną ciekawą rzecz, że kiedy zapytałem, w czym leży problem, to zaczęli mówić, no wie pan, pastorze, nawet nie wiemy. To z czym państwo przyszli? Bardzo często zdarza się, że emocje wyprzedziły zdefiniowanie problemu. Już nastawiliśmy się odpowiednio do rozwiązania problemu, mimo że dopiero później zaczęliśmy problem definiować, jeśli w ogóle. I tu cały problem. Jeśli już mamy zdefiniowany problem, żona powinna powiedzieć do męża, słuchaj, mam problem. Czuję się fatalnie, bo nie mogę załatwić spraw, do których potrzebny jest mi samochód. Zauważyliście? Używałem cały czas pierwszej osoby liczby pojedynczej. Najczęściej, jeśli mamy problem, używamy drugiej osoby liczby pojedynczej i mówię, no wreszcie przyszedłeś, bo ty jesteś winien, bo ja nie mam samochodu. To twoja wina, że tak późno wracasz. Ty zawalasz tą sprawę. Co ty sobie nie wyobrażasz? Jak długo to mam znosić? I tak dalej, i tak dalej. Osoba, która słyszy komentarz od razu w drugiej osobie liczby pojedynczej, jest atakowana. Na atak trzeba się bronić. Wobec ataku możemy się bronić najskuteczniej jedynie atakując. Zatem mamy konflikt i problem do rozwiązania. No i znowu potrzebny doradca rodzinny, a przecież nie o to chodzi. Jakie są trzy składniki zdań w pierwszej osobie? Oto pierwszy składnik, kiedy? Opisuje zachowania, które mają na nas wpływ pozytywny lub negatywny. Widzisz, gdybym miała ten samochód, byłoby inaczej, ale ja się czuję fatalnie. Mówię wciąż o sobie, przez cały czas w taki sposób. Drugi składnik to jest czuję, że. To niesamowicie istotne, drodzy państwo, jeśli mówimy, wiesz, czuję, że jestem zła. Czuję, że to mnie denerwuje. Czuję, że pewne sytuacje przerastają moje możliwości wytrzymałości. To jest niesamowicie istotne. No i w końcu trzeci składnik, ponieważ zasugerujemy wyraźnie, jak dane zachowanie na nas wpłynęło. Ponieważ coś takiego miało miejsce. Ja czuję się tak, a tak. Zdania w pierwszej osobie są konieczne, drodzy państwo. Nie atakują osoby, która nas słucha, a jeśli nie atakują, w tym momencie otwierają pełne pole dla nas, abyśmy potrafili zrobić to, co tak niezwykle ważne, zinterpretować i wtedy dopiero powiedzieć w jakiś sposób, nie tylko interpretując fakty, ale odzwierciedlając, ach, mąż powiedział, to ty tak to odczuwasz. Wiesz, wybacz, nawet mi to do głowy nie przyszło, że sprawiam ci kłopot w taki sposób. I wtedy mąż zamienia się osobami, on staje się nadawcą i zaczyna mówić do żony, bo widzisz, bo ja, i teraz mówi w pierwszej osobie liczby pojedynczej. Dlaczego komunikacja małżeńska jest tak ważna? Popatrzcie państwo na kilka rzeczy. Na przykładzie małżeństwa to mówię, chociaż dotyczy to absolutnie wszystkich innych sytuacji. Po pierwsze przekazuje informacje. Po drugie, ujawnia nasze emocje. Po trzecie, ustala granice, jak daleko możemy się posunąć. Po czwarte, pokazuje osobowość partnera. Po piąte, nakreśla charakter partnera. To wszystko daje nam spojrzenie, możliwość spojrzenia na siebie i rozumienia. Komunikacja małżeńska zawsze będzie funkcjonowała w dobry sposób, jeśli weźmiemy te rzeczy pod uwagę. Zatem pary usatysfakcjonowane z łączności spędzają więcej czasu razem rozmawiając, bez względu na temat. Podzielę się z państwem jedną rzeczą. Przyłapałem się na tym, że z żoną czasami rozmawiamy na jakiś temat po raz enty z rzędu. Nie myślcie, że to dlatego, że mamy oboje już taką sklerozę. To nie dlatego. Dla przyjemności rozmawiania. Dla jakiegoś nowego spojrzenia. To niezwykle istotne. Po drugie, pary usatysfakcjonowane z łączności częściej się ze sobą zgadzają. Po trzecie, pary usatysfakcjonowane z łączności precyzyjniej dekodują swoje niewerbalne informacje, a to jest niezwykle istotne. Pamiętajcie, że naszym zadaniem zawsze jest dekodowanie tych informacji. Po czwarte, pary usatysfakcjonowane z łączności rzadziej odwzajemniają negatywne odczucia.
Dlatego, że jeśli nawet czujemy coś negatywnego, nie odwzajemniamy tego, tylko staramy się sobie pomóc. Ale to jeszcze nie koniec. Po piąte, pary usatysfakcjonowane z łączności poświęcają więcej czasu na rozmowę w sprawach osobistych. Jeszcze więcej. Po szóste, pary usatysfakcjonowane z łączności poświęcają więcej czasu na mówienie i słuchanie siebie wzajem w celu skoordynowania swoich działań. I w końcu po siódme, pary usatysfakcjonowane z łączności poświęcają więcej czasu na informowanie się o zdarzeniach, myślach i emocjach danego dnia, gdy nie byli razem. Jaka przeszkoda? Warto spróbować, bo ten proces komunikowania się jest naprawdę czymś niezwykle ważnym. Jeśli jesteśmy tego świadomi, zaczynamy z niego korzystać i zaczynamy uczyć się tego jeszcze lepiej. Na koniec tylko cztery ilustracje. Pozwólcie, że zwrócę waszą uwagę. Są osoby, które w zależności od tego, jak podchodzą do życia, są osoby, które na przykład starają się wszystko załagodzić. To będzie cechowało przede wszystkim flegmatyków, ludzi o skłonności do flegmatyzmu. Tacy ludzie kochają pokój i będą siali pokój wokół siebie zawsze. Nawet kosztem własnej straty, nawet kosztem ustępstw, na które wcale nie byli przygotowani. Jeżeli jest wysoki poziom takiej chęci załagodzenia, będą mówili, muszę wszystkich uszczęśliwiać, aby mnie kochali. Jeżeli jest niski poziom, powiedzą, naprawdę nie da się mnie kochać. To jest coś, co jest bardzo charakterystyczne. Zwróćcie także uwagę na pozę tych osób na tych ilustracjach. W przypadku nadmiaru rozsądku, co cechuje niektóre inne osoby, mamy do czynienia znowu z czymś takim. Jest to osoba, która myśli, muszę ludziom powiedzieć, jak jestem dobra. Liczy się przecież logika, pomysły. Zatem takie osoby za wszelką cenę będą starały się sprzedać siebie w tym najlepszym świetle. Natomiast przy niskim poziomie takiego nadmiaru rozsądku naprawdę nie da się mnie kochać. Nie, ja się nie nadaję do niczego i mamy znowu osoby załamane. Zwróćcie uwagę proszę na tę ilustrację. Są ludzie, którzy mają zawsze palec wskazujący wyciągnięty po to, aby powiedzieć, ty jesteś winien tego, a tego. Co zrobimy w takiej sytuacji? Takie osoby często myślą, nikt się ze mną nie interesuje, póki sam nie będę błagał, nikt nie zrobi nawet jednego kroku w moim kierunku. I zwróćcie uwagę, przy niskim poziomie ludzie są załamani prawie zawsze. Przy wysokim wydaje im się, że muszą to nadrobić w jakiś inny sposób. W związku z tym są gotowi oskarżać, są polecać gotowi, zawsze panować nad kimś innym i wcale to nie jest łatwe. No i w końcu mamy ludzi, którzy czują się zupełnie nieodpowiednimi osobami. Ściągnę ich uwagę bez względu na to, w jaki sposób. Muszę ściągnąć uwagę. Ludzie o niskim poczuciu własnej wartości będą zachowywali się w taki właśnie sposób i to jest niesamowite. Tak a propos, mógłbym rozpocząć w tej chwili cały wykład na temat poczucia własnej wartości. Na czym ono polega? Odpowiednie, dobre poczucie własnej wartości będzie decydowało o mnóstwie rzeczy, o których powinniśmy mówić. Ale o tym, drodzy Państwo, czas będzie mówić już na kolejnym spotkaniu, o którym, pozwólcie, że przypomnę, przypadkiem nie wybierajcie się w inny dzień, jak dopiero w piątek. W piątek za tydzień o godzinie 17 spotykamy się na tym miejscu i wtedy mówić będziemy na temat tego, jak zrozumieć siebie. Tak długo, póki siebie nie zrozumiem, nie będę w stanie rozumieć tych, którzy są wokół mnie. Jak mogę siebie zrozumieć? Muszę spojrzeć i to obiektywnie. To nie jest łatwe. No ale czy mówiłem, że będziemy mówili o łatwych rzeczach? Prawdopodobnie nie. Mówiłem tylko o tym, że mówimy o rzeczach koniecznych, ważnych, jeżeli mamy coś zmienić. Bo przecież to prowadzi nas w kierunku radzenia sobie z gniewem, umiejętności przepraszania. To są właśnie te rzeczy. Ale najpierw musimy poznać siebie. Przygotujcie się na to i praktykujcie przez cały tydzień to, o czym mówiliśmy. A teraz pozwólcie, drodzy, że zaproszę was znowu na zakończenie do schylenia waszych głów we wspólnej modlitwie. Ukochany nasz Boże, jestem Tobie niezmiernie wdzięczny za to, że religia nie polega jedynie na głębokiej teologii, ale że dotyczy każdej sfery naszego życia, każdego elementu, także naszej łączności, naszej komunikacji. Ukochany Boże, z pokorą proszę, abyś pomógł nam pamiętać nie teorię, ale praktykę i nauczył nas, jak możemy to stosować w życiu na co dzień, w każdej sytuacji, w każdej sprawie. Potrzeba nam tego, Panie,
Bo faktycznie świadomi jesteśmy, iż patrząc na Ciebie, możemy odwzorować idealne przykłady, jak się zachowywać, jak reagować i postępować. Błogosław nam zatem w imieniu drogiego naszego Zbawiciela, Pana Jezusa Chrystusa, prosimy o to, ufając, że wysłuchasz i pobłogosławisz. Amen. Drodzy Państwo, raz jeszcze zapraszam bardzo serdecznie na piątkowe spotkanie o godzinie 17. To będzie 20 stycznia. Zapraszam, przyjdźcie, przyprowadźcie także swoich bliskich, jeśli uznacie, że warto, i zrobimy kolejne kroki w poznawaniu sztuki kontaktów interpersonalnych. A dzisiaj życzę Wam wszystkiego, co najlepsze, i dziękuję za Waszą uwagę.